Aniu, Sztuki Walki to jest nowy cykl na twoim blogu. Powiedz, co cię skłoniło do takich rozmów? Skąd ten pomysł? No tak, tym razem staję z drugiej strony. Przeprowadzam wywiady z wspaniałymi bohaterkami, kobietami, które przede wszystkim pokazują, jak twardymi, mocnymi osobowościami są. Skłoniła mnie ta walka ze stereotypem kobiety, która jest słabsza. Te rozmowy są bardzo mocne, są bardzo motywujące, ale pewnie jak ktoś cię nie zna, to myśli sobie, to jest taka dziewczyna, która ma idealne życie. A czy w twoim życiu były takie sytuacje, kiedy ty też musiałaś walczyć? Jak najbardziej tak. Najbardziej to jak byłam nastolatką, gdzieś tam, bo mieliśmy problemy finansowe w rodzinie, to na pewno wtedy sobie postanowiłam, że na pewno będę chciała pomóc mojej rodzinie i też zarabiać pieniądze. To było takie, że się nigdy nie poddam. No też szczególnie właśnie przy zawodach karate, tak? To zawsze było tak, że jeżeli ktoś trenował dwa razy dziennie, to ja trzy razy dziennie. To było dla mnie takie ambicjonalne bardzo. Czyli ty jesteś tą fighterką od zawsze właściwie. Tak, tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i tak samo że teraz, dzisiaj, jak prowadzę biznes, jak prowadzę różne współprace. A jaką jesteś mamą, powiedz? Teraz wychowujesz swoją córkę. Jak ty byś chciała ją wychować? Generalnie chciałabym, żeby moja córka miała duży szacunek do ludzi. Żeby nabyła pewne wartości, które były nam w domu wpajane. A uważam, że nasi rodzice nas bardzo dobrze wychowali. Ważne są relacje, ważni są ludzie, ważny jest szacunek. To, co jest teraz, to, co jest tu. Myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby była po prostu dobrym człowiekiem. Teraz jesteś osobą spełnioną, szczęśliwą. Tak, to i prawda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest takie powiedzenie, że prawdziwego przyjaciela poznaje się nie w biedzie, ale właśnie w szczęściu. Czy ty jako osoba taka szczęśliwa i spełniona też się mierzysz z czymś na co dzień? Tak, mierzę się z tym na co dzień, szczególnie ostatnie kilka miesięcy. Potwierdziło to u nas, że prawdziwych przyjaciół to my mamy. Działamy w zgodzie z własnym sercem, z pewną właśnie pokorą, dobrocią. Czemu te miesiące ostatnie akurat wskazujesz, że one były takie, że doświadczyłaś tej przyjaźni? No gdzieś, był taki okres w naszym życiu, gdzie rzeczywiście obraz sytuacji nam też pokazał, kto jest z nami naprawdę. Mówisz o hejcie. Tak, tak. Jak ty sobie radzisz? Ja sobie radzę, ja sobie generalnie radzę. To jest wszystko też kwestia nastawienia pewnej dojrzałości. Teraz czuję taką jakby potrzebę tutaj zawalczenia. Będę ruszała z kampanią w przyszłym roku. Uważam, że też trzeba oczywiście rozgraniczyć komentowanie, konstruktywną krytykę od hejtu. Ja mówię o prawdziwym hejcie. Zmaga się z tym wiele osób w życiu codziennym, w pracy, w szkole. Myślę sobie o tym, że nasze dzieci, tak mówmy, jakby nasze dzieci w Polsce mają brać wzór, uczyć się tego i powiedzieć stop, ja nie hejtuję, to trzeba z tym, uważam, mocniej tutaj ruszyć i nazwać to po imieniu, że koniec z mową nienawiści, starać się po prostu to zminimalizować. Działamy z moim mężem, będziemy chcieli tutaj w tej kampanii coś dobrego zrobić i na tym chcę się skupić. A jaki był taki moment najtrudniejszy? Bo od tych najtrudniejszych momentów jak od maty się odbijamy. Czy było takie zdanie, jakiś komentarz, kiedy sobie pomyślałaś dosyć? Myślę, że sytuacja po mundialu. Jednak te komentarze, które były. Ale one dotyczyły nie ciebie bezpośrednio. Dotyczyły też mnie. Poradziłaś sobie już z tym. Zdecydowanie poradziliśmy. Mhm. Dzisiaj jakie rozmowy przed tobą i czy jesteś przygotowana do tego? Dzisiaj będą trudne rozmowy. Myślę, że łezka wokół na pewno się zakręci. Trzy bohaterki. Jedna zmagająca się z nowotworem, a druga, która urodziła w 28 tygodniu dziecko, które jest teraz zdrowym, pięknym dzieckiem. Trzecia mama, która ma dziecko chore na raka. Także to są trzy różne historie, a przy tym wszystkim są to kobiety uśmiechnięte. Aniu, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Puszczam cię do bohaterek, bo tam już czekają. No i jestem bardzo ciekawa, jak wam pójdzie. Bardzo dziękuję, trzymajcie kciuki.